Siemanko moi widzowie, z tej strony Slamar, jest dzisiaj ze mną Rafik. No siema. I Topola. Siemanko. W dzisiejszym odcinku, koledzy odstawią maszyny, które już są niepotrzebne na farmę. Przysłowiową farmę, bo od tego farmą raczej nazwać nie nazwałbym tego. No to albo Rafik, albo Topola, weźcie tą i ko mnie, Sampo, ogólnie odwieźcie na farmę. To Pola weź może odstaw tego tam z przyczepką gdzieś do tego na farmę, a ja sobie skoczę po tego, po kultywatora, który jest kurczę, gdzie on jest? Tutaj przy polu 38. Gdzie ja mam stoper? Znowu zapomniałem włączyć start, dobrze. I to Pola jakbyś mógł potem wziąć tego siewnikiem? No właśnie, na 38 z siewnikiem przylecieć. Dobra, to już ktoś tylko ma echo. To Polak, ty jesteś na głośnikach, czy Rafał? Jest! No bo mam pogłos. Teraz lepiej? No. Ja sobie polecę kultywować to pole, które skosiłem w poprzednim odcinku. Tamte pole już jest zasiane, przy którym stał siewnik domyślnie. No ja będę kultywować pole numer 29. Nie wiem, mamy czy... myjkę? Nie mam myjki, nie stać mnie jeszcze. No jak nie są, no weź co myję. No będziesz zaczynał przed pracą, będziesz mył, jo? Czy ty chcesz kombajn? Ja go parkuję przecież do garażu. Dobra. Wypuszczę pracownika. Zadłużę się na wniosek Rafała. Pożycz. Okej. Okay. Teraz kupimy Rafałowi myjkę. Żeby ładnie nasze maszyny były zadbane. Gdzieś się tutaj jak ładnie przy tym postaw. Mniej więcej gdzie ja stoję, to tam przy tym wjeździe po środku będzie tak została. Kupiło się? Po twojej prawej? Nie. I cannot see. Czemu? Czemu ja tego nie mogę postawić? O! Nie da się nigdzie indziej niż tutaj. I bez sens. Widzisz? No, to podjadę. Ja coś miałem zrobić jeszcze. Coś miałem kupić jeszcze. Rozsiewacz nawozu mam. Mam. Wstecz. Widzę, że to pola bardzo ładnie zaparkował. Fest. Rafał, jak już myjesz wszystko, nie? To masz jeszcze taki zestaw do umycia. I potem go ładnie schowaj. O, właśnie tu jest mój rozsiewacz. Nawrócimy sobie. Zobaczymy, czy te pole, które to pola będzie siać, numer 38, czy ono jest opryskane, czy tam rozsiane, nie wiem jak to nazwać. Ja rozrzucam nawóz, czy ja nawożę, czy ja co robię z tym polem? Rolnicy. Rozsiewasz nawóz. To rozsiewamy nawóz. Mi się wydawało, że ja rozsiewałem tam nawóz w poprzednim odcinku, ale nie do końca jestem tego pewny. Dobra, co tutaj siać? Co by tu wybrać? Weź pszenicę albo jęczmień. Jęczmień. No. Jęczmień mam na tym drugim polu, co było siane tam. Też. No dobra, to pszenica. Już było nawożone, dobra. Czyli dobrze pamiętałem. Czym ja bym mógł się zająć teraz? Nie wiem, możesz zastąpić pracownika kultywującego. Ogólnie mam pada A1 na klawiaturze.
Widzę, że Rafał przejął pracę pracownika. Za tego pracownika, który teraz będzie pracować, nie trzeba płacić. Chociaż nie wiem. What? Co tak słychać? Myjka mi się zbagowała. To właśnie słyszę. Wiem, że zapłon jakiś, czy rozrusznik nie chce wejść, ale przecież jest odpalony. Ogarnięte. To tu też jest ogarnięte. Zobacz, zresztą. No, wszystko mam już tego nawiezione. Mam tylko 3 polata, mam tylko 3 polata. Ogólnie co ty robisz z tą myjką? Kręć, panie. Bo ja ją cały czas słyszę, nie? O, Jezu. Te realia gry, normalnie. Tak nie znosi z tym siewnikiem. No. Lepsze to niż nie znosić. No, wiadomo. A ty, widzę, że umyłeś już ten zestaw tutaj, o. Tak. To dziękuję. Ja sobie go ładnie zaparkuję w wiacie. I pojadę sobie sprzedać ten pług, którego nie będę domyślnie używał. Ogólnie macie lagi, czy nie? Bezgrzeczność nie zaprzeczę. Bardzo malutkie. Czyli da się grać? No, spokojnie. W jakim sensie ci się myjka zbagowała? Bo ją ciągle słyszę. I nie wiem dlaczego. No, starczy już tego bitu. No właśnie. A co ty zrobiłeś, że tak się bituje? No właśnie, nie wiem. To jest problem. Zbagowałeś grę, trzeba do supportu napisać ją. Sprzedać tą myjkę? Nie, zabawkę mam. Ale przestań, bo to irytuje. Jakoś sadowić. Ale urąbany jest sędzianik. Masakra. No w końcu pracuje, nie? Oj, ciężko, ciężko idzie. Co ja muszę odpalić jakoś. A może obciągnąć? No. Mam. Ten największy chyba. Szczerze wątpię, że masz największy, ale okej. Okay. To średni. Dobra, sprzedałem ten idiotyczny. Może nie idiotyczny, ale kompletnie mi niepotrzebny pług. Zastanawiam się, co zainwestować. Teraz kupiłem normalną muzykę. No. Teraz można grać. Ja nie mogę. U mnie YouTube o prawa autorskie posądzi. Pamiętasz tę sytuację, jak ja się nagle odezwałem i ci YouTube obciął te dźwięki czy coś tam? No nie. O co wtedy chodziło z tymi dźwiękami? Dowiedziałeś się? Ale w czym to było? Nie wiem, w jakimś filmiku nagrywaliśmy multi. Ja się odezwałem i ci wyrąbało dźwięki, że YouTube te prawa autorskie. No, chyba było Skin Tires. Nie mam pojęcia. Co to było? W co inwestować? Może jakaś większa przyczepa, czy zaradźcie mi? Już
jakiś większy zestaw dla mnie. Tak, większy kultywator, jo. No na ciągnik mnie nie stać na razie. Mogę sprzedać stary. Stary zestaw można myśli. Może starczy na horsze. Tą Fogelmota. To zawieź tam, a ja sprzedam. Zależy ile kasy mamy. 42 tysiące. A to styk. A ile ta talerzyła nowa? Co już patrzę. Ten ma 3 metry. Ten Horsz 4,5. No to na kultywator nas stać. To ma 6, to ma 8. To ma 10. A w ogóle co my mamy na farmie ze sprzętem? Są jak czynniki wychodzi. Kupiłem. Nie, nie kupiłem ci jeszcze. Farny ciągnik. Sprzedasz ten kultywator, to ci kupię lepszy. To będzie nas stać już. Pojadę po niego. Ale jak musisz go najpierw sprzedać? Bo jadę sprzedać stare. Ej. Bo ja ogólnie mam myjkę w ręce, ale jej nie mam. Ja ją mam. Ale a umiesz ją odłożyć? Bo ja bym chciał myć ciągnik. Ej, weź kliknij R. Otwórz myjkę. Znaczy, że nie to jest niczego. To bo tak jak tobie się ta myjka blokowała, a po co ty chcesz to myć? Ten brudny sprzedaj, po co mi? Nie, tylko chciałem sprawdzić, się dalej baguje. Ja tak miałem z przyczepą, mi się bagowała. No dobra, to jadę do sklepu. No. Nie mogę ci dać praw, bo hasło pokażę. Wiem, widziałem u ciebie na filmiku, że zamazywałeś. Dobra, w tą stronę. Oglądałem twoją produkcję. Tak, dobrze, że mi się przypomniało jak... O Jezu! Co ci się przypomniało? Że... Żeby to wymazać. O kurwa. Ten rozsiewacz się też brudzi, widzę. A wiesz co się w tej grze nie brudzi? Drzewa. I podłoga. Nie, marne mody pseudomod makerów. A to wiem. Dobrze, że tak jest. Coś dodali do Kominga 15. Nawet fajne ten asfalt. Ciekawe, jakie on segmenty jest podzielone. Bodaj go wyciągnął sobie. Od Makera to widzę interesuje. O kurde. Droga to za mało jest, żeby utrzymać to. Zderzyłem padem. Co to jest aktywuj narzędzie ręczne? O co tu chodzi? Chyba jakbyś myszki nie miał. Nie. O co, come on? Tak, to jest, zastępuje lewy przycisk myszy. Nie, właśnie nie. Jak można nie mieć myszy? Grybyś nie uruchomił. Jak masz piłę albo myjkę, to zastępuje ci normalnie lewy przycisk myszy. To jak piła jest na 1, 2, 3. Ale jak ją używasz, tniesz już. Coś nie da się domyć tych narzędzi przyczepionych. Nie ogarniam. W ogóle myjkę przeszłem. Bez problemu. Nie umie domyć. Ty już tam jesteś pod sklepem? Wydaje mi się... Ja se sprzedam. Nie możesz. No muszę się tam tepnąć później. To się zgadza. No ale poczekaj, weźmiesz sobie nową, jo? No czekam. Kultywatory. Tu. To ma 10, to 8. Masz. Sprawdzę jeszcze w ogóle to uciągnę. Moment, sprawdzę. Po fakcie, ale ten. Kultywatory. Jak to jest czarno, to widzę. 184 kW.
Fajnie, trzeba było mieć rzęsistego Fogelnota. Brakuje ci jakieś 80 kW, ale myślę, że dasz radę. Ciągnąć się jakoś wyciągnę do farmy. No, może w LS-ie już to poprawili, że będziesz miał problem. Ogólnie fajnie, bo to wygląda jak przyczepka. Tylko mi tego nie zbryć za bardzo, bo trzeba to będzie myć. Ty chyba nie wiesz, jaki teraz mój ciągnik jest brudny. Wiem. Ja go takim fajnie zostawiłem. Mamy problemy techniczne. No. Wyrzuciło mnie trochę na zakręcie. No ale ja tego nie widziałem, no i dobrze. Szkoda. Ale fajny garaż mam pod ten... Będę miał chyba problem ustać. Bo? To już nie działa tak jak w czasie, że odczepię, podczepię i stoję. Mam czymś przyjechać? Nie mam tura. Mamy problem. Chyba sobie screena już zrobię. Czekaj, wezmę jakiś ciągnik i pod ciebie podlecę. A, tak to wygląda, jo. Czekaj, bo sobie screena zrobię. Ale nie lataj, no kurde. Człowiek spokojnie pracuje, a ci latają. O kurde, a teraz sobie wydachowałem ten opryskiwacz. Nie opryskiwacz, tylko rozsiewacz. To już mnie... Dobra, resetuj. No właśnie chciałem to zrobić. Będziemy się tegas megas. No. Ale fajnie upaprane, no kurde. Aha, da się pobawić w Photoshopie. Dobrze, że nie wsiadłem. Ciekawe, czy się wyczyści, jak cię tepnę. Wątpliwa nadzieja. A jednak się nie umyło. Czyli dobrze pomyśleli twórcy. Jego biegania nie mamy? Nie, usunąłem od... No jak ja to mam postawić? No do jasnej, ciasnej. No i teraz się zaklinowałem jeszcze. Jezus. O, weź zademonstruj, jak się myje obciążniki w grze. Nie chce mi się, to jest bez sensu. Bo się nie da. Da się. Za to trzeba płacić. Nie da się. Ale będzie śmieszne. A to leży nawet twojego. Że myślenie nie da rady zrobić. I teraz się zamotałem. W 13 było lepsze te panie. Czy to jest ten? Tak, to jest ten. I co, dojechałeś na pole szczęśliwie? Jo. A, dobra. Nie wiem, na obciążnik ustawiony i się głupi myśl, no czemu się nie chcę rozłożyć. O, późno. Co? Duże? Nie, fajne nawet. To jakby coś jeszcze, ten obciążnik leży na tym, na farmie. Obciążniki tam zbytnio nie urządzają. Wiem, a raz już się będzie działo. I jedzie jakoś, czy nie? Troszkę powoli jedziesz. No chociaż jadę. Niby tak, to pole jak tam tobie idzie na tym polu numer 38. Przebiegniemy się do niego. User in your channel timed out. Czyżby co to pola? Tak, no to ja go zastąpię. Aha, wjechał się w budynek. Ogólnie on się od pana nie odzywał, bo tak jakby na tym polu się nic nie dzieje.
user was moved to your channel. Halo? Ty, no nie wiem, coś mi wywaliło. Właśnie z TS-a i z LS-a. Może neta ci urwało po prostu. Może do piątej internet. No właśnie nie, bo wszystkie strony normalnie chodzą. Ale strony. Tak samo. Nie masz stałego połączenia, zrywa ci je. Masz na ostale? No. Nie. Ha! Ohoje! Ogólnie to Neostrada robi takie coś, że jak przez dłuższy czas, nie wiem, albo używasz, albo nie używasz, to ci po prostu odcinają neta i jesteś w kropce. Nie wszędzie, ale w większości przypadków. O, to lipa. Na przykład jakbyś przesyłał filmik, to by ci przerwało wysyłanie i byś już nie wysłał. Dopóki byś nie odświeżył karty i ją jeszcze raz dał do wrzucenia. Nie wiem, dziwne. Nigdy takiego czego nie zaświadczyłem. Wchodzisz jeszcze to pola, czy nie? No mogę wejść. To wejdź. I... okej. Okay. Pracownik mi siał trawę. Znaczy na trawie. Moim zdaniem ma... No tak, jakbym jechał tym 7 na godzinę, to raczej bym tego nie uprawił, ale dobra. Teraz to możesz zbierać na ciągnik. No, można. Tu nie chcę możesz tę dziewiątkę kupić. No tak, w pierwszym odcinku, nie? Drugie. No to drugim. I jedziemy. Sprzedam te dwa małe piździki, może się uzbiera na coś. Nawet to synchro idzie. Ostatnio jakoś gorzej szło, jak z Martin graliśmy. A ty, Rafał, kiedy nagrywasz drugi odcinek? Naszą drugi odcinek. Ty masz dwa? O Jezu, zaś drogę pomyliłem. Kiedy nagrałeś drugi? Tego samego dnia. Ty też z Martim i resztą? Co więcej, to był ten sam odcinek, tylko że podzielony na dwa, no bo nie będę zanudzał. Ogólnie to fajne wstawki zrobiłeś. Z tym tekstem, na przykład walnik komentarza, czy coś tam. No. To Pola, weź tego drugiego takiego małego piździka, jak ja mam. Tego Prestige, czy jakoś tak? No. I przyjedź z nim do sklepu. Może od razu ten ciężarek jeden wezmę, tego sprzedamy. Nie, nie sprzedajemy ciężarka. Bo ty wziąłeś ten, co stoi koło kombajnu, tak? Tak. Ta. To dobrze, to ten, o ten mi chodziło. No i czekamy na to pole, może się zjawi. Ktoś się mejką bawi. Rafik. Ogólnie idiotyczne jest to, że słyszysz, kto trzyma mejkę, nie? Znaczy, że ktoś wziął mejkę ogólnie. Wywaliło cię? Nie. Bo mi przez chwilę z radaru po prostu zniknąłeś. Teraz w prawo i pierwsza w lewo. Rafał, zostaw tę myjkę. Wow, 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 nie tu. Tutaj. To ustaw tam koło tego, tamtego, drugiego. Nie uszkodź go, bo ode mnie dostaniemy. Już. Sprzedaj. Sprzedaj. I to są tak jakby te kramery w poprzedniej części. Fuck. Boże. Weź mi to przyjedź tu do sprzedaży z tym. Nienawidzę tego nowego interfejsu. Houston, mamy problem. No.
Jak się nieszczęśliwie składa, że przypadkiem, całkowicie przypadkiem, nie wiem nawet jak do tego doszło, mi się pojazd zaś przewrócił. Za co? Zaś przewrócił. Jak przywrócił? No przewrócił. Przewrócił. Pewnie z liftową. Przewrócił. No skręcałem w prawo, patrzę, a tu już leżę. Się zdziwiłem. Aha. Oj, masz spróbować się nadciążyć, komuś podobno się da, słyszałem od Slamara. Ogólnie to nas nie stać na nic, więc mamy 80 tysięcy tak gratis. Kurczę, pokazałem hasu. Trzeba będzie wymazywać. Będzie trzeba, no. Bo U jest akurat obok i no i tak wyszło. Wybór pojazdu. To Topola, ty jeździsz w siwniku? Tak. To dobrze. Obciążnik tam leży przy wiacie. Fok. Ja mówię do Rafała akurat. Rafał. Halo, halo, czy jest z nami Rafał? No jest, ale wyszedł. Nie łaź mi pociągniku. Nie fruwaj, baranie. No, jadę pod myjkę i spróbujemy umyć obciążnik. Tak, zdążyłem. Topola, jak ci idzie sianie? Kończysz? No, została mi jeszcze 1/3. No matko. To my już to dosiejemy poza odcinkiem. Ja będę tak mało podsumowywał odcinek. No to tak więc, w dzisiejszym odcinku skultywował Rafał pole, chyba. Ty kończysz siać? Skończyłeś czy nie, Rafał? Dobra, no i ten obciążnik, bo chcę zobaczyć jak on wygląda normalnie. No nie wiem, czy on się umyje. Mogłem trafić na taki punkt, na który teraz nie trafię, że on się umyje. No dobra, 1/4 została. No to my to dosiejemy poza odcinkiem. Sprzedaliśmy maszyny niektóre. Oczywiście miałem faila, bo kliknąłem za szybko, no i nie wyszło. Sprzedaż jednego. Umyjemy sobie w środku, oczywiście nie. Nalejemy do obciążnika wodę, żeby coś mi było. Za bullshit, nie umyjesz, no. Mamy 80 tysięcy euro i zbieramy na nowy ciągnik albo nowy silnik, zobaczymy jeszcze. Tak więc co, kto chce być na bieżąco z moimi materiałami, może mój kanał zasubskrybować. Mile widziane komentarze. Oczywiście zalajkujcie fanpage na Facebooku, tam publikuję różne ciekawostki dotyczące LS-a, albo co ja robię w czasie wolnym, no jak gram w LS-a. Na przykład dzisiaj uzbierałem swoją pierwszą przyczepę Trocin. No i co? W dzisiejszym odcinku wystąpił ze mną Rafik. No, siema. I Topola, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, trzymajcie się.